Minęła 19. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw, Słowacja, Czechy i Austria wstrzymały się od głosu. Polska miała donosić Rosjanom na sojuszników z NATO. Niech Donald Tusk wyjaśni opinii publicznej, dlaczego wyraził zgodę na taką skandaliczną umowę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy w rejonie Kupiańskim obwodu charkowskiego. Zginęło kilkadziesiąt osób. To jeden z najtragiczniejszych dni od początku inwazji na Ukrainę. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli tak zwane rozporządzenie kryzysowe dotyczące migracji, czyli ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Przeciwko były Polska i Węgry. Polski rząd od początku sprzeciwia się przymusowej relokacji i, jak mówią politycy partii rządzącej, ważne jest, by wziąć udział w referendum 15 października. Jedno z pytań dotyczy właśnie tej kwestii. Aleksander Wojak. Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów prezydent oraz premier zapowiedzieli, że Polska będzie się konsekwentnie przeciwstawiać polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Nie może być tak, że kiedy pojawia się problem, to zamiast zapobiegać temu problemowi, to rozwiązuje się ten problem poprzez narzucenie go wszystkim. Powinniśmy podejmować takie działania, które będą problemowi zapobiegały, które będą realizowały zobowiązania państw członkowskich. Jednym z naczelnych zobowiązań państw członkowskich jest ochrona granicy Unii Europejskiej. W szczególności jest to zobowiązanie państw grupy Schengen. Jutro w Grenadzie rozpocznie się nieformalny szczyt Rady Europejskiej. Szefowie rządów będą zajmować się m.in. tematami cyberbezpieczeństwa oraz migracji. Już dziś do Hiszpanii poleciał premier Mateusz Morawiecki. Polska nie jedzie tylko na Radę Europejską, aby powiedzieć twarde nie, twarde weto narzucaniu na Polskę nielegalnych imigrantów, jakichkolwiek kwot, liczb do przyjęcia tych nielegalnych imigrantów w Polsce. Jadę do Granady na szczyt Rady Europejskiej postawić twarde weto, ale również przypomnieć, postawić, położyć na stole plan, o którym mówiłem 3 miesiące temu, jako jedynym plan, który jest jedynym możliwym remedium na to, co dzieje się w zakresie nielegalnej imigracji. Europejska Partia Ludowa, do której należą PO i PSL, próbuje przeforsować pakt migracyjny, narzucający przyjmowanie nielegalnych imigrantów lub płacenie kar za odmowę. Ta frakcja wnioskowała o pilną debatę podczas środowej sesji plenarnej na temat konieczności przyjęcia paktu migracyjnego. Nie będziemy zmuszeni przyjmować nikogo dodatkowo. Naprawdę, to jest fake news i nie będzie żadnej przymusowej relokacji. W tym pakcie migracyjnym nie ma o tym słowa. Wszyscy w Europie wiedzą, że Polska, polskie społeczeństwo zwłaszcza, tak fantastycznie zachowało się w tym czasie właśnie próby i tą solidarność europejską pokazało jako chyba najlepiej z wszystkich tak naprawdę społeczeństw w Europie. Za 10 dni w Polsce odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy będą mogli wypowiedzieć się w temacie przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Zdaniem polityków obozu rządzącego, ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego mogą pozytywnie wpłynąć na frekwencję głosowania. 4 razy nie, bo to będzie ten mocny argument. Ten bardzo mocny argument, żeśmy powiedzieli dobrze, tak żeście to uchwalili, ale nasz naród, nasz suweren powiedział nie. A to jest najwyższa władza według naszej konstytucji. Prawdopodobnie w ślady Polski pójdzie Francja. Wczoraj prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że jest zwolennikiem wprowadzenia zmian w konstytucji, które rozszerzałyby liczbę tematów objętych możliwością poddania głosowaniu w referendum. Co więcej, to referendum może być zaraźliwe. Już mówi się o referendum we Francji. Nawet pan prezydent Macron, który specjalnie nie skłaniał się do takiego rozwiązania, publicznie powiedział, że jeżeli Francuzi tego referendum zażądają, to zostanie ono zorganizowane. Więc gdyby także jeszcze w kilku innych krajach odbyły się takie referendum, to w oczywisty sposób ten pakt zostanie wysadzony w powietrze. Po wydarzeniach na włoskiej wyspie Lampedusa, kiedy w zaledwie kilka dni do wybrzeży wyspy przypłynęły tysiące migrantów, polski rząd podjął decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej.
Nie chcemy w Polsce drugiej Lampeduzy. Ja wczoraj, słuchając debaty w Parlamencie Europejskim, w którym brałam udział na temat właśnie tego paktu, miałam okazję usłyszeć relacje kolegów, nie tylko z naszej grupy, mojej grupy politycznej, z innych krajów, którzy opowiadali, pokazywali fakty, co się dzieje w krajach, w których właśnie ten chaos migracyjny jest tak ogromny, że sytuacja wymyka się spod kontroli i obywatele tych krajów są zagrożeni. Więc trzeba się po prostu temu sprzeciwić. I tak jak mówię, referendum jest w tej chwili niezwykle ważne. Jak wskazują politycy partii rządzącej, jeżeli Polacy w głosowaniu referendalnym sprzeciwią się przyjmowaniu nielegalnych migrantów, to dadzą rządowi silny mandat do zablokowania tych przepisów. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Nie milkną echa ujawnienia szokujących dokumentów dotyczących zbliżenia polskich i rosyjskich służb za czasów rządów Donalda Tuska. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, Tusk złamał zasady paktu NATO, który daje nam bezpieczeństwo. Wyjaśnień w tej sprawie oczekuje także prezydent Andrzej Duda. O niedorzecznych próbach obrony byłego premiera Paweł Błoch. Donald Tusk w 2011 roku wyraził zgodę na zbliżenie polskich i rosyjskich służb, co umożliwiło umowę z 2013 roku pomiędzy Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Moim zdaniem w ten sposób on złamał zasady paktu NATO, czyli on sprzeniewierzył się paktowi, który daje nam bezpieczeństwo. Zobaczcie, co to za człowiek, za niemieckie podłe ordery, którym ja bym się brzydził wziąć ich do ręki, ten order. Na mocy umowy z 2013 roku Polska miała wręcz donosić stronie rosyjskiej o poczynaniach państw trzecich, na przykład członków Paktu Północnoatlantyckiego. Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. Przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo-wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanej przeciwko Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej. Donald Tusk wyraził zgodę na podpisanie umowy de facto z instytucją, przed którą nasze służby powinny nas chronić. Znaczy, no jeżeli ktoś w tamtym czasie patrzy na funkcjonowanie służb, no i nasze służby mają chronić nas przed czymś, tak? No to jeżeli nie przed Rosją, to przed kim mają chronić? Przepraszam, no Rosja była jednym z największych zagrożeń i nadal jest jeszcze większym zagrożeniem już wtedy nawet. Donald Tusk, starając się zmyć z siebie odpowiedzialność za zgodę z 2011 roku, wmawia, że podobne pismo ratyfikował prezydent Lech Kaczyński. Ja mogę Państwu pokazać równie imponujący podpis prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdybyście mieli chociaż odrobinę przyzwoitości, to byście pokazali identyczny dokument z 2008 roku, podpisany przez Lecha Kaczyńskiego prezydenta, przez niego ratyfikowany. Manipulację lidera Platformy Obywatelskiej wyjaśnił profesor Sławomir Cęckiewicz. Uważajcie na montażystów. Umowa opowiedziana w Resecie, podpisana podczas wizyty Tuska w Moskwie w lutym 2008 roku, nie dotyczy współpracy SKW-FSB, ale wymiany informacji niejawnych w ściśle określonych obszarach. Głos również zabrał generał Janusz Nosek, który przekonuje, że zawarta przez niego umowa z rosyjską FSB nie jest sprzeczna z traktatem waszyngtońskim. Zarzut Cęckiewicza i Rachonia, że artykuł 2b stoi w sprzeczności z artykułem 8 Traktatu Waszyngtońskiego, jest kłamliwy. Artykuł ten mówi o tym, że w sojusze wojskowe można wchodzić za zgodą członków sojuszu, a nie był to sojusz wojskowy. A poza tym artykuł 10 umowy SKW-FSB mówi wprost, że w pierwszej kolejności respektuje się pakty i umowy międzynarodowe, więc zarzut zdrady jest pomówieniem. Co innego jednak mówią dokumenty. Każda strona oświadcza, że żadne z wiążących ją obecnie zobowiązań międzynarodowych z którąkolwiek ze stron lub z jakimkolwiek państwem trzecim nie stoi w sprzeczności z postanowieniami niniejszego traktatu oraz zobowiązuje się do niewiązania się jakimkolwiek zobowiązaniem międzynarodowym sprzecznym z niniejszym traktatem. Sformułowania, no tutaj one nie pozostawiają w ogóle żadnego pola interpretacyjnego. To rzeczywiście powoduje no, pewien wstrząs. Możemy się zastanawiać nad tym, jak to się stało, że nasi sojusznicy z NATO nie protestują w tym momencie, jak to było możliwe, że no, być może odczytane zostało to w sposób taki. Zresztą NATO rzeczywiście chciało w tymże czasie patrzeć na Federację Rosyjską, niezależnie od tego, co ona robiła w Czeczeniu i w Gruzji. Ujawnione dokumenty w jak najgorszym świetle ukazują działania Janusza Noska, Piotra Pytla i Donalda Tuska. Tak naprawdę podpisaliśmy umowę, która zobowiązywała nas, żeby być kretami w NATO. Bo jak inaczej interpretować porozumienie, które mówi, że SKW oraz FSB
będą się wzajemnie informowały o niekorzystnym działaniu państw trzecich. Jak mówią autorzy serialu Reset, zgoda podpisana w 2011 roku przez Donalda Tuska jest w dużej mierze symbolem całej prorosyjskiej polityki ekipy PO-PSL. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Rusza śledztwo w sprawie tak zwanej afery Pandora Gate dotyczącej nieodpowiednich zachowań youtuberów wobec małoletnich dziewcząt. Działania służb to pokłosie informacji ujawnionych przez twórcę internetowego Sylwestra Wardęgę. Zero tolerancji wobec pedofilii, zaznaczył dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby polskie państwo mogło w sposób zdecydowany reagować, odstraszać ewentualnie chętnych do naśladowania tychże sprawców. W wczorajszym po złożeniu zawiadomienia przez pana ministra skontaktowałem się z panem prokuratorem regionalnym w Warszawie i wydałem polecenie, by w tej sprawie prowadzono intensywne czynności śledcze w ramach postępowania, które bezpośrednio będzie przez pana prokuratora regionalnego nadzorowane. I tak też się dzieje. W dniu wczorajszym otrzymałem już relację, jakie czynności zostały przedsięwzięte w tym postępowaniu i będą podejmowane kolejne. Są pewne oczywiście przeszkody natury obiektywnej związane z kwestią obecności pewnych osób w kraju, bądź też pozostawania ich poza granicami Polski. Przy okazji chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy mają wiedzę na ten temat, do tych osób, które też były pokrzywdzone, by zgłaszali się, czy zgłaszały się ewentualnie, jeżeli chodzi o panie, do prokuratury, też do rodziców. Obowiązkiem prokuratury jest zapewnić tutaj właściwą dyskrecję w takim zakresie, jakim to na to prawo polskie pozwala. I tak też w tej sprawie będzie się działo, dlatego że najważniejszym interesem jest dobro dzieci, dobro osób pokrzywdzonych z uwagi na charakter tych przestępstw. Ale aby organa ścigania mogły w sposób skuteczny działać, niezbędna jest współpraca ze strony tych zwłaszcza, którzy posiadają wiedzę i tych, którzy zostali pokrzywdzeni. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się dziś na lotnisku na warszawskim Bemowie z żołnierzami grupy bojowej z 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, którzy od jutra rozpoczną dyżur bojowy na elementach systemu przeciwlotniczego Patriot. Przywróciłem obronę przeciwlotniczą po długoletniej przerwie, ale obrona przeciwrakietowa jest po raz pierwszy w historii z wykorzystaniem bardzo nowoczesnego sprzętu, sądzę, że najnowocześniejszego sprzętu na świecie, a więc systemu Patriot. Od jutra już rozpoczną się dyżury. Jest to nasz wspólny wielki sukces. Dziękuję tu panom oficerom za właśnie świetną pracę, za to, że w krótkim czasie, bo ten czas początkowo był określany na dużo dłuższy, doszliśmy do tego, że system Patriot został włączony w obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Rzeczypospolitej Polskiej. W odróżnieniu od tych, którzy mnie krytykują i którzy mówią, że niewiele się dzieje albo nic się nie dzieje, albo że krytykują mnie za to, że nie przystąpiliśmy do europejskiego systemu, czytaj niemieckiego, skonstruowanego na rzecz zysków przemysłu niemieckiego. Proszę Państwa, nie przystąpiliśmy, bo ten system nie istnieje, a nasz istnieje. Zbudowaliśmy go, budujemy wciąż, to jest cały proces, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. W tym roku odbyło się strzelanie na poligonie w Ustce pierwszej jednostki ogniowej Małej Narwi. W przyszłym tygodniu kolejna jednostka ogniowa, tym razem z 15 Pułku Przeciwlotniczego i zaraz żołnierze zostaną włączeni w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czyli skromniej niż wyceniał to rynek. Złoty się umocnił do głównych walut, a na giełdzie wyraźnie zyskał sektor bankowy. Tradycyjnie dzień po decyzji RPP głos zabrał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Mamy ogromne zasoby złota, cały czas je kupujemy, a to czyni Polskę bardziej wiarygodnym krajem, mówił prezes Glapiński. To, co spadło z 18,4 do 8,2 od lutego do września, no w ogóle niespotykanie szybki spadek, ponad połowę.
ale to jest odniesienie do tego, co poprzednio. Ale teraz drugi, dla konsumentów, dla normalnych ludzi ważniejszy fakt. Inflacja od pół roku mniej więcej jest jednakowa. We wrześniu obniżyła się dynamika cen wszystkich głównych kategorii koszyka inflacyjnego. Wszystkich. Wszystkie rodzaje produktów mają niższą dynamikę, bo cały czas mówimy przecież o dynamikę wzrostu cen. Nie tylko energia i żywność, to jest oczywiste, ale co najważniejsze także, to co długo czekaliśmy przecież, co jest szczególnie ważne, inflacja bazowa, czyli z wyeliminowaniem tych czynników, które są jakby zewnętrzne. Wszystkie dostępne prognozy wskazują na dalszy spadek inflacji, nie tylko NBP jednym słowem. Wszystkie. Mówiłem, że niektóre instytucje, które trzeba traktować poważnie, chociaż nikt nie jest tak dobry jak my, projektują, nawet przewidują spadek inflacji poniżej 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku. Poniżej 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już bardzo blisko tego odchylenia od celu inflacyjnego dopuszczalnego, czyli 3,5%. My zakładamy, że około 5% będzie w połowie roku. Bardzo konserwatywnie, bardzo ostrożnie. Oby też tak było, że inflacja w rzeczywistości będzie niższa niż nasze projekcje. Ale my nigdy nie dopuszczamy do tego, żeby być nadmiernie optymistycznym. Wczoraj w Dubaju zatrzymano Sebastiana M., 32-letniego biznesmena z Łodzi, który jest podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Jak mówił dziś na naszej antenie wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, mężczyzna stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura rozważa postawienie zarzutu ewentualnego zabójstwa. Wczoraj w nocy został podpisany już wszelkie dokumenty związane z ekstradycją, przekazane do Emiratów Arabskich i teraz czekamy na decyzję Emirackiego Sądu. Najważniejsze jest to, że mężczyzna jest zatrzymany, nigdzie nie ucieknie, wiemy gdzie przebywa, nie ma szans, żeby się stamtąd w jakikolwiek sposób wydostał i trafi do Polski. Jestem o tym głęboko przekonany po to, żeby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby usłyszeć zarzuty, a prokuratura rozważa nie tylko spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale wręcz postawienie zarzutu, oczywiście tu prokurator, referent już będzie o tym decydował, ale zamiaru ewentualnego zabójstwa, czyli zabójstwa z zamiarem ewentualnym, tak się formalnie kwalifikacja karna nazywa. No tutaj trzeba wypalać gorącym żelazem tego rodzaju patologię. 589. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę okazał się jednym z najtragiczniejszych w ataku rakietowym na sklep spożywczy i kawiarnię w miejscowości Chroza w obwodzie charkowskim. Zginęło 51 osób, w tym 7-letnie dziecko. Pokazowo brutalna zbrodnia rosyjska. Uderzenie rakiety w zwykły sklep spożywczy. Absolutnie świadomy akt terrorystyczny. Kupiański rejon obwodu charkowskiego. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi. Wszyscy, którzy pomagają Rosji obchodzić sankcje, są przestępcami. Każdy, kto dotychczas wspierał Rosję, wspiera zło. Rosja potrzebuje tego i podobnych aktów terrorystycznych tylko do jednego. Aby jej ludobójcza agresja stała się nową normą dla całego świata. Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że ostatniej doby Rosjanie prowadzili 60 nalotów rakietowych oraz 47 ataków z systemów artyleryjskich. W kierunku Ukrainy leciały także drony Shahid. Większość strąciła ukraińska obrona powietrzna. Niestety w wyniku rosyjskich ataków są liczne ofiary śmiertelne i ranni wśród ludności cywilnej. Jeden z pocisków uderzył w zatłoczony sklep spożywczy i kawiarnię we wsi Chroza w obwodzie Kupiańskim. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych, a także obiekty infrastruktury. To, co mam do przekazania w literaturze, nie przychodzi ode mnie. Zostało już gdzieś zapisane, ja mam to tylko podać dalej. Norweski pisarz i dramaturg Jon Fosse został laureatem tegorocznej literackiej Nagrody Nobla za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziane, ogłosiła szwedzka Akademia. Jon Fosse łączy zakorzenienie w języku i naturze swojego norweskiego pochodzenia, a jego twórczość, pisana w języku nynorsk, obejmuje bogactwo sztuk teatralnych, powieści, tomików poezji, esejów, książek dla dzieci i tłumaczeń. Chociaż jest dziś jednym z najczęściej wystawianych dramaturgów na świecie, zyskuje coraz większe uznanie dzięki swojej prozie. Po wielu, wielu latach pisania wyłącznie dla sceny zdecydowałem, że muszę się zatrzymać i zrobić pewną przerwę, ale chciałem dalej pisać.
prozę powolną, jak ja to nazywam, pozbawioną intensywności współczesnego świata, bo dotychczas pracowałem za szybko. Chciałem zmienić mój tryb pracy na wolniejszy, mniej intensywny. Chciałem pisać dłuższymi zdaniami, ale to nie znaczy, że chciałem pisać długie powieści. Tak po prostu wyszło. Pisałem, a powieść pisała się sama. To jest trudne do wytłumaczenia, ale po wielu latach pisania zdobywasz takie doświadczenie i umiejętność. Piszę, jakbym był osobą stojącą przy oknie i przyglądającą się temu, co się dzieje za tym oknem. Jon Fosse urodził się w 1959 roku w norweskim mieście Haugesund. Wychował się na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Tam właśnie rozgrywa się większość jego utworów. W 1983 roku zadebiutował powieścią Czerwone Czarne. Dwa lata później wydał książkę Zamknięta Gitara, a w 1986 roku tomik poezji Anioł z wodą w oczach. Rozgłos przyniosły mu dramaty. Po polsku drukowano je na łamach Dialogu. Ukazały się także sztuki teatralne. W 2019 roku ukazały się pierwsze dwa tomy Septologii, prozatorskiego opus magnum Fossego. Kolejne trzy części w 2020 roku, dwie ostatnie rok później. Jak przypomina norweski nadawca publiczny, Fosse na literackiego Nobla czekał 22 lata. Jego nazwisko wśród ewentualnych nominantów po raz pierwszy pojawiło się w 2001 roku za sprawą norweskiej gazety Aftenposten. W 2013 roku pisarz prowadził na listach zakładów bukmacherskich, aby później stać się nieco zapomnianym kandydatem aż do dziś. W ramach obchodów 23 Dnia Papieskiego 15 października w całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń kulturalno-artystycznych. Wolontariusze będą zbierać datki na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. Na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone nagrody Totus Tuus. Ten pontyfikat znalazł swoje ważne upamiętnienie, które nas zobowiązuje właśnie w obchodzeniu Dnia Papieskiego, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w dużych miastach, ale poprzez obecność tego dnia w świadomości duszpasterzy i ludzi, także we wszystkich parafiach, przynajmniej przez ten list, który jest czytany i przygotowuje nas do obchodów Dnia Papieskiego. Dochodzimy z tym orędziem, z przesłaniem, także z tym przesłaniem o fundacji, która organizuje zbiórkę na stypendystów. Docieramy do wszystkich praktycznie parafii naszej ojczyzny, a oczywiście w wielu miejscowościach większych i nie tylko większych organizuje się takie czy inne formy przeżywania Dnia Papieskiego. Musimy przekazywać ten pontyfikat wielki, tak jak się przekazuje wielkie pontyfikaty XX wieku. I myślę, że w tym temacie tegorocznym cywilizacja życia, pozytywnie pojęta cywilizacja życia, a nie śmierci, tak ustawiona, jest jednym z najbardziej aktualnych przesłań papieża Jana Pawła II Świętego. Każdego roku, 1 dnia października, rozpoczynają się obchody święta upamiętniającego proklamację Chińskiej Republiki Ludowej, tak zwany Złoty Tydzień. Choć oficjalnie obchody trwają 3 dni, święto kończy się po 7 dniach i są to dla Chińczyków dni wolne od pracy. W tym czasie wyjeżdżają oni do swoich rodzin i odpoczywają. W tym okresie mamy wrażenie, jakby czas zwalniał. Każdy może spędzić tu miłe i niezapomniane chwile. To naprawdę przyjemne. Tutaj wracamy do spokoju natury. Nie musimy o niczym myśleć. Atmosfera jest bardzo relaksująca. W przeciwieństwie do tradycyjnych świąt chińskich, których daty w dużej mierze zależą od kalendarza księżycowego, święto narodowe nie jest świętem ruchomym. Co roku trwa od 1 do 7 października. W obchodach święta kluczowe są pierwsze 3 dni. Organizowana jest ceremonia wzniesienia flagi narodowej na Placu Niebieskiego Pokoju. Po zachodzie słońca organizowane są pokazy fajerwerków. W kolejnych dniach nie brak również wszelkich pokazów tanecznych i muzycznych wraz z prezentacją technik tradycyjnej chińskiej kaligrafii czy też malarstwa. Święto służy w głównej mierze do prezentacji turystom z całego świata kultury i potęgi państwa środka. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl.
Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.